Wszystkie plody papryki, które direktno wyłożone w słońcu, już za jeden dzień dostawają opekliny i takie plody lędzą odrzucanie. To to bardziej wyrażone na roślinach, które mocny wietr nawalił na bok. To roku 2 augusta zajmali tu burię, gdzie wietr zwalił papryku. To roku nie był 2 august, czy był 4 czy 5. Przyszedł jeden ozbiljniejszy dizo z mniejszym intensytetem wietru. Jest zwalenie papryki nie w takim procentu. Jest położenie mreży u ruskim kerestura przy produkowateli. Jest i ja kładłem mreżę to roku. Prosto da widzę, co to znaczy. Układanie nie małe i to długoroczna inwestycja, ale możemy powiedzieć na moim iskustwu. Znači inšaka mikroklima, rošina bude pomalši dozrevac, rošina meni troši vodi, znači, znači ne treba telo zaljevac i domam že to treba da vojde do investicija, normalne agrotehnične investicije. Ali to i mrežu položiti, to ti kad vitor duje, lebo skoro vitru položiti, za nje vitor duje, vitor nadul, a ti poješ na večer, ušto tu opeklo. Pa nie do, zaś nie dobre. Hej. Użyło peklo i my zakrywamy, a użyło peklo. Znaczy, to by wiecka nie znaczy, przyjdzie wietor czy nie przyjdzie wietor. No by zakryć wiec skorej, hej. Ale trzeba pierskać, bo co? Mreżu zniać, jak? Nie możesz prejść mreży. Fachowcy twierdzą, że oczka na mreży dość wielki i że pestycydy przechodzą przez nią i uspiesznie dochodzą do rośliny. To ti su išće v loni položili mrežu, ktoru še jednostavno zavjaže za stebelku papriki, varja že viratovali polovku u rožaju. U tomu, to ta mreža nije jednokratna i može ju hasnovat zveci roki, co vipadnje drahe ili perši rok, ali še u iducih roku išće jak viplaci.